Witajcie kochani, pozdrawiam was tutaj serdecznie. Chciałem opowiedzieć kilka słów o leczeniu metodami naturalnymi. A więc chciałem między innymi poruszyć temat leczenia na odległość. Ponieważ dużo osób mnie pyta i zapytuje, jak mogę wyleczyć daną osobę, która jest gdzieś tam w innym końcu świata. Także opowiem kilka takich uwag na ten temat. A więc jeżeli chcemy uleczyć pewną osobę i mamy właściwości energetyczne, w naszych rękach, jesteśmy bioenergoterapeutami, czyli po prostu mamy tą energię bio, która jest lecznicza, która jest zdrowa dla osób, jeżeli po prostu robimy zabieg. Wówczas możemy tą energię jakby wysłać mentalnie tej osobie. Czyli po prostu potrzebujemy do tego albo imię i nazwisko tej osoby, a jeżeli mamy zdjęcie, tym lepiej. Możemy się skoncentrować na tej osobie i po prostu ręce położyć w ten sposób nad fotografią. I cały czas wysyłać energię pozytywną, miłości, energię, przede wszystkim energię miłości, która jest lecznicza, biała energia, prana, i koncentrować się na tym, iż dany organ u tej osoby ulega uzdrowieniu. Czy to jest głowa, czy to jest wątroba, czy to jest problem psychiczny, czy to jest problem z nerwami. Po prostu można tej osobie pomóc na odległość, zawsze i kiedy dobrze się skoncentrujemy na tym, co robimy. A więc trzeba po prostu albo wziąć się za ręce w kilka osób i mieć tą fotografię w środku, jakby w kręgu, i po prostu koncentrować się i wysłać tej osobie dobre wibracje, żeby wszyscy wokół myśleli pozytywnie o tej osobie i wysłali dobre wibracje, żeby ta osoba się uleczyła z danej choroby. To bardzo pomaga, to jest sprawdzony bardzo taka metoda. Jak również można jakby podtrzeć ręce i położyć przed fotografią tej osoby i po prostu wysyłać jej energię w ten sposób bezpośrednio. Taka sesja może trwać pół godziny, 20 minut, jedną godzinę, to już od Państwa będzie zależeć. Drugą taką metodą leczenia bezpośredniego to jest właśnie ta, to już mówiłem w poprzednich programach, to jest to nakładanie rąk na głowę w pozycji BSM-u. To po prostu się nakłada, palce są razem, ten kciuk jest osobno, nakłada się mniej więcej tutaj, żeby się kostki pokrywały z kostkami tej ręki, nakłada się w takiej pozycji na głowę i również można osobę uleczyć. Ja dodam, że dla mnie bardzo efektywne jest leczenie na odległość, ponieważ jest to dla mnie o wiele łatwiejsze, mogę po prostu się lepiej skoncentrować, ale również leczę osoby, które czasami mnie o to poproszą bezpośrednio, czy to jest w jakimś parku, czy gdzieś w lesie, jeżeli jakaś osoba ma jakiś problem zdrowotny. Czasami też udzielam sesji terapeutycznej właśnie czy przy plaży, czy gdziekolwiek. Ja bym polecał Państwu, jeżeli jest osoba, która jest chora, nie dotykać po prostu jej ciała, tylko po prostu jakby położyć ręce nad ciałem, jakieś mniej więcej 3 cm koło powierzchni ciała. Wówczas ta energia po prostu też również przechodzi i wchodzi w ciało, ponieważ ciało nasze jest jakby taką gąbką, która po prostu absorbuje wszystko, co jest z zewnątrz. Jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie są negatywne energie, to po prostu ciało jakby pobiera tę energię z danego miejsca. Jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie są pozytywne energie, ciało działa jak gąbka i po prostu wsysa również te wibracje, które się znajdują na zewnątrz. Dlatego bardzo dobrym jest takie częste oczyszczanie się po prostu, czy to wodą, po prostu częste mycie ciała, dlatego w cywilizacji wedyjskiej ludzie wstający z rana biorą właśnie prysznic, żeby oczyścić ciało z tych nocnych energii tamasowych, które właśnie są w ciągu nocy. Ja polecam Państwu po prostu utrzymywanie higieny ciała, po prostu częste prysznice po zrobieniu toalety, po załatwieniu się w toalecie, po prostu żeby wziąć sobie taki prysznic, jeżeli jest to możliwe. Jeżeli jest to niemożliwe, jesteśmy gdzieś na jakimś odludziu, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma, no to się mówi trudno, ale jeżeli jesteśmy gdzieś w domu, na jakimś ośrodku kampingowym, zawsze po toalecie jest bardzo dobrze wziąć prysznic, żeby po prostu tę energię tamasu, te energie negatywne zmyć. Ja również dodam, że dla osób, które mają problemy ze skórą, jest również terapia lecznicza, po prostu nakładania
rozrobionej gliny, glinki zielonej, glinki czerwonej, jakiejkolwiek glinki na powierzchnię skóry, na chore miejsca. Jeżeli ktoś ma psoriozis, jakiś, ktoś ma jakieś problemy skórne, że wychodzą jakieś nie wiadomo jakie historie, czerwone się pojawiają na rękach, wówczas można taką glinkę nałożyć na tą powierzchnię i ta glinka po prostu jest ma takie właściwości, że wysysa wszystkie negatywne substancje, które znajdują się na powierzchni naszej skóry. Może być to być twarz, może to być jakakolwiek część naszego ciała. Także polecam bardzo też stosowanie takich substancji oczyszczających, na przykład jak zioła. Zioła też mają swoje działanie terapeutyczne. Można je stosować w odpowiednich, oczywiście zawsze i kiedy jest, nie przesadzamy, w odpowiednich ilościach. Czy to jest na przykład picie stevii. Stevia nas oczyści, wiadomo, z różnych takich historii grzybowych, jakichś takich zaburzeń w organizmie właśnie na temat cukru. To wszystko stevia jakby reguluje w naszym organizmie. Na marginesie chciałem Wam zaproponować, drodzy kochani, odpromiennik mineralny, który jest aronik naszej firmy, który jest bardzo zdrowy. Można go zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.